Święty papież Jan Paweł II mówił, że właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo chociażby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne czy fizyczne, materialne, ale w swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszystkich nawarstwień zła, który jest w świecie i w człowieku. I zwróćmy uwagę, że w tej logice zło moralne, fizyczne czy materialne pozostaje zaledwie tłem, nad którym objawia się wydobywane dobro. Czy demon ciemności nie zamyka nas bardzo hermetycznie właśnie w takim myśleniu? A gdzie jest dobro? Dlaczego tyle zła na świecie? A przecież w tym dobru poruszamy się, jesteśmy, w tym dobru żyjemy, bo Pan jest dobry. Do tego zatem dobra wznieśmy nasze serca, w nim pozostańmy i żyjmy i do niego przylgnijmy, bo ono jest ponad wszelkie pojęcie i ponad wszelkie dociekania. Dobro to przenika całą naszą rzeczywistość. A my wszyscy w nim żyjemy i jesteśmy od niego zależni. Ono zaś nie ma już wyższego ponad sobą, ponieważ jest Boże. Nikt bowiem nie jest dobry, tylko Bóg. Wszystko zatem, co jest dobre, jest Boże. Co Boże, jest dobre, jak mówi święty Ambroży. W orędziu paschalnym w 2015 roku papież Franciszek pisał tak. Chrześcijanie są zalążkiem innej ludzkości, w której staramy się żyć, służąc jedni drugim, są dyspozycyjni i szanujący innych. Na czym polega ta nowa ludzkość? Otóż nowością nie jest nowa idea, lecz nowy fakt, który zaistniał wraz z Jezusem Chrystusem. Różnie można patrzeć na wydarzenie, jakim było wcielenie Chrystusa Pana. Ale zobaczcie, do jakiej rangi zostało wyniesione nasze ludzkie ciało, tak kruche, skoro Bóg zechciał w nim zamieszkać i na wieczność nasz Zbawiciel w nim pozostał. Ciało nasze stało się katedrą Ducha Świętego. I dlatego nie możemy lekceważyć ciała ludzkiego ani sytuować go poza przestrzenią wiary i miłości. Kościół mówi wręcz o mistyce ciała. W Ewangelii Gaudium papież Franciszek: dla Kościoła opcja na rzecz ubogich jest bardziej kategorią teologiczną niż kulturową, socjologiczną, polityczną, filozoficzną. Bo przecież żadna instytucja nie zastąpi ludzkiego serca, gdy przychodzi zmagać się z cierpieniem. Cierpienie jest apelem o miłosierdzie. Cierpienie jest apelem o współczucie. A dojrzała miłość, caritas, miłość chrześcijańska jest przede wszystkim odpowiedzią na to, co w konkretnej sytuacji stanowi bezpośrednia konieczność. To znaczy, głodni mają być nakarmieni, nadzy mają być odziani, chorzy mają być leczeni z nadzieją na uzdrowienie, więźniowie mają być odwiedzani. Uczynki miłosierdzia względem ciała, jak wiemy, mają swoje bezpośrednie źródło w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 25. I ta perykopa mówi o sądzie ostatecznym, podczas którego warunkiem zbawienia będzie okazane miłosierdzie. Warunkiem zbawienia będzie okazane miłosierdzie potrzebującym. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych, mniejście uczynili. Mało tego, Mateusz używa w odniesieniu do potrzebujących pomocy określenia tych, którzy są bez znaczenia w oczach innych. Nie mają żadnej powagi w społeczeństwie. Są pozbawieni pomocy ze strony ludzi, a nie tylko tych, którzy w danym momencie cierpią niedostatek. Bo pomoc najmniejszym wymaga zatem solidarnego utożsamienia się z człowiekiem w jego nędzy, a nie tylko spontanicznego aktu rzeczowej pomocy. Okazywanie pomocy było w Kościele czymś bardzo naturalnym. Można powiedzieć, że należało do
podstawowych obowiązków chrześcijanina. Bardzo stanowczo o tym mówią ojcowie Kościoła. Na przykład święty Bazylii pisze tak. Do łaknącego należy chleb, który ty zatrzymujesz, do nagiego szata, którą chowasz w skrzyni, do bosego obuwie, które u ciebie pleśnieje, do potrzebującego należą pieniądze, któreś ty zachował. To też krzywdzisz tylu, iluś mógł obdarzyć. Jan Chryzostom z kolei: niedopuszczenie ubogich do udziału w swych własnych dobrach oznacza kradzież i odebranie życia. Nie nasze są dobra, które posiadamy. Należą one do ubogich. Święty Augustyn. Dobra zbyteczne bogatych są dobrami koniecznymi ubogich. Cudze rzeczy posiada, kto posiada rzeczy zbyteczne. A to wszystko jeszcze przychodzi święty Franciszek, który mówił: za każdym razem, gdy bracia spotkają ubogiego, powinni pytać się, jak mogliby mu pomóc ze środków, które mają do dyspozycji. Bracie, trzeba by oddać płaszcz biedakowi, jako że jest jego, bo otrzymaliśmy go w pożyczkę na tak długo, dopóki nie zdarzy się znaleźć kogoś biedniejszego od nas. A co ciekawe, jak pisze Benedykt XVI, działalność charytatywna Kościoła utwierdziła się jako jeden z istotnych jego sektorów obok udzielania sakramentów i głoszenia słowa. To znaczy, że należy do jego istoty w równej mierze jak posługa sakramentów czy głoszenie Ewangelii. Oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkim, którzy doświadczają niedostatków, można jednakowo pomóc, scholastyczna teologia moralna wypracowała klasyfikację potrzeb, jakie może doświadczyć człowiek. To znaczy najpierw odnośnie do rodzaju potrzeb mówiono o potrzebach koniecznych do życia. Dalej o tych dobrach, które są potrzebne, by utrzymać pewien status, pewien poziom, bez którego człowiek podupada. No i wreszcie mówimy tu o dobrach potrzebnych do utrzymania jakiejś stopy życiowej. Z drugiej strony mówimy o potrzebach trojakiego rodzaju, czyli że istnieje potrzeba skrajna, która jest wówczas, gdy człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci fizycznej, co ciekawe duchowej, w wyniku braku koniecznych do życia dóbr, była skrajna. Jest jeszcze potrzeba poważna, to znaczy wtedy, gdy ktoś bez pomocy drugiego nie może uniknąć poważnej szkody, znowu fizycznej i duchowej. No i trzecia potrzeba to zwyczajna, gdy ktoś znajduje się pośród pewnych przeciwności, ale jest w stanie o własnych siłach zorganizować sobie pomoc i poradzić sobie w danej sytuacji. Pewnie ocena, kiedy jak pomagamy, wymaga zaangażowania cnoty roztropności, ale także postawy miłosierdzia. Ksiądz Jan Twardowski w wierszu Głodny pisał tak. Mój Bóg jest głodny. Ma chude ciało i żebra. Nie ma pieniędzy. Wysokich katedr ze srebra. Nie pomagają mu długie pieśnie i świece. Ma pierś zapadłą. Nie chce lekarstwa w aptece. Bezradni. Rząd, ministrowie, żandarmi. Tylko miłością mój Bóg daje się nakarmić. Miłość ludzka ma także wymiar cielesny, tak bardzo namacalny, bo Bóg, który mieszka w głodnym, ma również głód miłości, który karmi się jedzeniem, tak zwyczajnie. Wzniosła teologia w praktyce. Rdzenie tosu Ewangelii to miłość i miłosierdzie. Głód miłości, który karmi się jedzeniem. Miłość caritas będzie zawsze konieczna, pisze Benedykt XVI. Zawsze, nawet w najbardziej sprawiedliwej społeczności, ponieważ nie ma takiego porządku państwowego, który by mógł sprawić, by posługa miłości byłaby zbędna. Kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako człowieka. Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność, zawsze będą sytuacje potrzeby materialnej, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego. I chrześcijańską specyfiką praktykowania miłosierdzia jest jego bezpośredniość. To jest aktualizacja miłości tu i teraz.
I w swoim społecznym nauczaniu papież Franciszek dopowie, że wraz z rozwojem ekonomicznym, który jest naznaczony niepohamowaną chęcią zysku, możny pożera słabszego. I nie chodzi tylko o tych ludzi, którym brakuje elementarnych środków potrzebnych do godnego życia człowieka, ale żyjemy w kulturze odrzucenia. Kiedyś słabszych się wykorzystywano. Kiedyś słabsi pracowali na bogatszych. A papież Franciszek mówi, że teraz ci wykluczeni już nie są wyzyskiwani. Oni są odrzuceni. Oni są niepotrzebnymi resztkami. Nakarmić to nie tylko dać jedzenie. To dać również możliwość zarobienia. To także uśmiech przy podaniu chleba. Nakarmić głodnego to również nakarmić jego godność. Kupiłeś jedzenie, zapytaj o imię. Powiedz per pan, pani. Wielu ludzi jest głodnych po cichu, bardzo dyskretnie przeżywa swoje dramaty. Wielu ludzi głodnych wstydzi się swojego głodu. Wielu ludzi głodnych nie prosi o jedzenie. Potrzeba zatem bardzo czułego spojrzenia. Spojrzenia sercem. Spojrzenia zwracającego uwagę na policzki, na źrenice, na ręce, na zwyczajne ludzkie reakcje, które bez słów mówią: jestem głodny. Franciszek dopowiada: nie ma już żadnego dystansu między mną i biednym, kiedy go spotykam. Czy odwracam wzrok i idę dalej, czy może zatrzymuję się, by okazać mu zainteresowanie? Z listu świętego Jakuba. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, ktoś powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się, najedzcie się do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują, to na co się to wszystko przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Nie jest zdolna do uczynków miłosierdzia, nie jest zdolna do miłości. Zawsze jest ktoś, kto odczuwa głód i właśnie potrzebuje mnie. I nie mogę tego zlecić nikomu innemu.